Czy Bóg kieruje światem? Czy Bóg kieruje moim życiem? A jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli czasami myślimy, że to jest tak jak z marionetką, o, że ja jestem marionetką w rękach Boga i tak jak Bóg pociągnie za sznureczek, tak ja pantofelkiem sobie będę ruszał, czy hurra, hurra, rączkami sobie zrobię, czy tak jak Pan Bóg rusza tymi linkami, tak ja idę na studia, wybieram kierunek, czy też żonę wybieram, albo męża, bo jestem marionetką w rękach Pana Boga. Jestem marionetką w rękach Pana Boga. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe? Czy może, a może jak kukiełkę, o proszę bardzo. Kukiełeczka ładna, fajna, taka kukiełeczka. Udaje, że jest żywa, że tak, cześć Malino, kocham Cię, Malino, buziak. Taka fajna kukiełeczka, to już matka, martwa. Życia w niej nie ma. Ona udaje, że żyje, bo jest w niej ręka Boga i Bóg ją porusza. Czy tak jesteśmy stworzeni? Czy w ten sposób? A może jak samochodzik, to zdalnie sterowany samochodzik, ale jedzie, staje, nawet on potrafi skręcać. Spróbujmy, żeby skręcać. O, proszę bardzo, jak ładnie skręca. I do tyłu też potrafi jeździć. Piękny samochodzik. Ale tu jest centrum dowodzenia, tam nikogo w środku nie ma. Ta nawet nie ma miejsca na kogokolwiek, bo po co tam by ktoś miał być? Jeśli tu jest całe centrum dowodzenia. Ten samochodzik jest przedłużeniem ręki Pana Boga, prawda? Jeździ tak, jak Pan Bóg chce. Czy tak nas Bóg stworzył w ten sposób? Czy też inaczej? Ten obraz Matki Teresy z Kalkuty, która mówi, że czuje się jak ołówek w ręku Pana Boga. Bóg ten ołówek ostrzy, Bóg tą ołówkiem maluje i każdy, kto podziwia obraz narysowany tą ołówkiem, to podziwia tego, który rysował, a nie ołówek. Ten obraz może i ładny, ale no jedynie, że ten ołówek jest myślący i jedynie, że ten ołówek ma uczucia i jedynie, że ten ołówek może robić, co chce. Bo czy Bóg nas stworzył jako o, kukiełki? Czy Bóg nas stworzy na swój obraz i na swoje podobieństwo, jako istoty samoistne, autonomiczne, które mogą robić, co chcą. Każdego dnia mogę robić, co chcę. Mogę słuchać Pana Boga, mogę nie słuchać. Na tym polega zresztą miłość. Tylko ktoś, kto jest w stanie grzeszyć, jest w stanie kochać. Tylko wtedy, kiedy jestem w stanie zrobić coś złego Tobie, jestem także w stanie Ciebie kochać. Bo to zakłada wolność moja. Muszę być człowiekiem wolnym, żebym mógł kochać. Zatem jak Bóg kieruje światem? W jaki sposób Pan Bóg kieruje światem? Jak to się dzieje? Może nie kieruje? Ja nie sądzę, że Pan Bóg jest carem wszechmocnym i wszechwładnym, który pragnie zapanować nad światem i ustawić świat według swojego pomysłu. Sądzę, że Bóg jest w nieustannym dialogu z każdym z nami, z całym światem. Prowadzi nieustanny dialog, w którym próbuje nas do czegoś przekonać. Próbuje nas przekonać do tego, że miłość ma ogromną wartość. Próbuje nas przekonać do pewnego sposobu widzenia świata, rozumienia świata. Tego sposobu, który jest opisany w Ewangelii. Jeśli Bóg kieruje moim życiem, to wtedy, kiedy spotykam się z Nim, kiedy znajduję czas, klękam na chwilę przed Nim i zaczynamy spokojnie rozmawiać. Ja mówię o swoim życiu, mówię o tym, co się ze mną dzieje. On mówi o swoim rozumieniu mojego życia. On opowiada mi swoją piękną Ewangelię, historię miłości. Ja czasami ją rozumiem, czasami nic z tego nie rozumiem, czasami się zachwycam, czasami porywa to mnie i próbuję coś robić. To jest dialog, nieustanny dialog. Dialog z żywym człowiekiem, który może wszystko. Z żywym człowiekiem, który może dokonać takiego wyboru, że jest to wybór miłości. I z żywym człowiekiem, który będzie się mylił, który nie będzie rozumiał, który nie będzie potrafił pojąć. Bo Jego drogi nie są naszymi drogami.
On nieustannie nas gdzieś wyprzedza, nieustannie jest przed nami. Próbuje się zrównać z nami krokiem, próbuje nam towarzyszyć. Ale to jest wielka przygoda, to jest niesłychana przygoda, pod warunkiem, że nie... O, nie pójdę w tą stronę.